Cześć, jesteśmy w Zabrzu, w mieszkaniu, gdzie mamy przeprowadzić remont, ale tak naprawdę nie wiem co, bo jak widzicie, to już jest wszystko zrobione, wszystko wyremontowane. Tak więc, no ale zaprosili nas inwestorzy, no to zapytajmy się, co chcą zrobić i widzisz, po co. Widzisz, Marek, takie wyzwanie teraz. Masz trochę inny stan, bo to już jest prawie gotowe, natomiast w pewnym momencie się zatrzymaliśmy i niestety nie wiemy, co dalej. Tak naprawdę pomysł na to pomieszczenie pierwotnie był całkowicie inny. Wyszło jak wyszło, że chcemy, żeby to było biuro dla dwóch osób. Czyli będziecie tu pracować. Tak, więc dużo w domu pracujecie? Większość czasu w domu pracujemy. Tak. To co dla was najważniejsze jest? Dwa duże biurka. Z tego względu, że ja pracuję często na 3-4 komputerach. Na 3-4 tatach. Poza tym no, te pomieszczenie na razie nie ma jakiegoś takiego wydźwięku w stylu. Jest takie, jak widzisz, coś bardziej takiego loftowego, powiedzmy, trochę szalonego. No i oczywiście tak, zauważyłeś, że nie jesteśmy tu w dwójkę. Mamy też trzeciego lokatora, który i tak z nami przebywa zawsze, jak pracujemy, więc chcielibyśmy, żeby też miał tu swój kąt. Więc jakaś atrakcja dla niego byłaby mile widziana, żeby nam nie chodził na to po klawiaturze. Może właśnie jakąś półkę, nie wiem, koszyk, cokolwiek. Super, dobra. Akurat jeszcze dla kota nic chyba nie robiłem. Na pewno nie w Metamorfozie. No, takich tak odcinków jeszcze nie miałem. nie było. Pomysł na kolejny. Dobra. Zrobię teraz wizualizację, oczywiście najpierw projekt funkcyjny, przedstawię wam propozycję, no i później zaczynamy działać. Leszek przyjedzie i mam nadzieję, że w 3 dni się wyrobimy, no ale to będzie jeden dzień niszczenia najpierw, a później 2 dni roboty, ale damy radę. Dobra, zaczynamy. Cześć Leszku. No cześć Marek. Cześć. Opowiem. Takich rzeczy jeszcze nie mieliśmy, patrz, wyremontowane. I trzeba wyremontować. No sam się dziwię, co tu mamy robić, kurde, bo jest... Ja też się dziwię, ale słuchaj, ma być biuro zrobione i chcą to w stylu loftowym. Udamy kratownicę na sufit. Metalową. Tak, metalową. Jest już zamówiona 2 na 2 metry, tak więc tu będziesz musiał sobie wycyrklować. Po prostu, żeby było po środku luz z jednej i z drugiej strony. Symetrycznie. Okej. Okay. Światło będziemy mieli tak, tu jeden szynoprzewód, tu 2 punkty świetne chcę, które kupisz, nie wiem. Dobra. Także tu 2 punkty zrobisz, tylko będziesz musiał zobaczyć, bo właśnie tak już kombinowałem, jak będziesz miał tą lampę w ręce, czy wcześniej nie zamontować tego przed kratownicą, jaka ta rozeta jest, czy ona przyjdzie przez tą kratownicę. Okej. Okay. Dobra? Dobra, nie ma problemu. Więcej gniazdek potrzebujemy. Czyli kujemy w żelbetonie. Kujemy. Bolesna robota. To będzie, nie? Ale widzę, po 3? Po 3? Nie, no katastrofa. No, ale nie ma rzeczy. Myślę, że przynajmniej po 2 puszki trzeba to. Jak widzisz, wszystko wyremontowane, ładnie wygląda, tak? Dotykowe. Mhm. Tak więc wolałbym to zostawić, ewentualnie dokupić, nie? Okej, okay, dobra. Żebyśmy dobrali później takie ramki. 3 dni. Jeden na niszczenie. Ale... A, nie mówiłem! Dobra. Ale tu chcę tynk betonowy na suficie. Okej. Okay. Odpowie, jak ta kratownica będzie w tamtą stronę. Tu zostaje jak jest. Czekaj, czy ja wszystko wiem? Czy ja wszystko wiem? Drzwi nie wyrywamy. Podłogi zostawiamy. No to dobra. Wszystko wiem tak naprawdę, więc możemy się zabierać do zabezpieczenia i działamy, nie? Działajcie, a my lecimy dalej, to znaczy ja uciekam. To zostanie ten sufit do powieszenia i lampy do wymontowania. Wysoko, bo jest tu niedupna. Siemanko, słuchajcie, mamy drugi dzień metamorfozy w Zabrzu. Marka niestety nie ma, szykuje nam następną robotę już.
ale oprowadzę Was trochę, pokażę Wam, co już mamy zrobione. Dobra, nie bierz. Jak tak idzie, to nie bierz. Prawie wszystko mamy wykończone. Rafał Stolarz zrobił swoje. Mamy już wszystko na swoim miejscu. Mam tylko drobną, małą niespodziankę dla inwestorów, bo producent urządzeń Smart Blinds podarował nam i rolety, i te urządzenia, które właśnie za chwilkę zamontuję. Podarował rolety oraz urządzenia, dzięki którym klient teraz z każdego miejsca za pomocą smartfona będzie mógł otwierać czy zamykać rolety. Jak widzicie, instalacja tego jest prosta. Jak ja sobie poradziłem, to zamontujecie to sami. Teraz dzięki prostej aplikacji można ustawić czas i godzinę otwierania czy zamykania takich rolet. Co fajne, można roletę otwierać pojedynczo lub tworzyć całe grupy. Link do urządzenia znajdziecie w opisie. Za chwilę podam koszty tego remontu. Tak wygląda efekt końcowy. Cała metamorfoza trwała 2 dni. Oczywiście wcześniej mieliśmy przygotowane meble i inne potrzebne rzeczy do remontu. Na cały remont mieliśmy do dyspozycji 17 tysięcy złotych. Wydaliśmy więcej, ale niewiele więcej. Robocizna wraz z materiałami budowlanymi kosztowała 5 tysięcy złotych. Meble biurowe 9 800 złotych, ale do tego musieliśmy zrobić przez metaloplastyka konstrukcję, która kosztowała 1900 złotych. Kratownica na sufit 500 złotych. Szynoprzewód tylko 84 złotych. Farba 150 zł, razem 17 434 zł. Na szczęście cały remont nie przekroczył 3 dni, dlatego tym razem wyzwania dla mnie nie będzie. Dajcie znać, jak się Wam podoba metamorfoza. Liczę na łapkę w górę, pamiętajcie o subskrypcji, a ja na ten moment bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia i cześć. Jeżeli uważasz, że warto, to wesprzyj mój kanał i zostań moim mecenasem. Link do Patronite w opisie.